Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, zdecydowałam, ponieważ okazuje się, że mamy już wszystkie potrzebne nam kryształy, żeby Alina mogła stworzyć dla nas runę teleportacyjną, bądź no coś, co pomogłoby się nam stąd wydostać, to dzięki temu postanowiłam, że zanim się stąd wydostaniemy, bo nie wiem, czy mamy opcję później tutaj wrócić, ja teraz przebiegnę się po całej tej okolicy, wybiję sobie wszystkie potwory, które znajdują się tutaj w tym miejscu, może nie mieście, w tym miejscu, na przykład te brzytwiaki, te pumy, czy tam slash pantery, dalej nie mogę zapominać, co to jest, które znajdują się tam na górze. Zostawimy tylko najmocniejszych wrogów, których nie jesteśmy w stanie pokonać, czyli tego pradawnego trolla oraz tego smoka, który tam jest. Bo wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zrobić im krzywdy. Dlatego, tak jak mówię, ja się teraz z wami żegnam na chwilę. Po ekspie sobie, jeżeli wbijemy nowy poziom, to oczywiście wam to pokażę. I tak samo, jeżeli byśmy znaleźli coś ciekawego, to również to powinniście móc zobaczyć. Także ja lecę teraz ekspić, a później sobie wrócimy do Aliny i będziemy robić dalej fabułę i wtedy tak naprawdę zacznie się właściwy odcinek, żebyśmy nie marnowali czasu, tylko jak najszybciej sobie tutaj z tymi mrocznymi tajemnicami radzili. Także ja lecę i widzimy się już za niedługo. Okej, moi drodzy, udało mi się już wyczyścić całą tę krainę, wszystko to, co udało nam się zabić, to zabiłam. Prawie mamy nowy poziom, prawie. Jeszcze troszeczkę nam brakuje z tego, co widzę, ale nie przejmujmy się tym. Idziemy do Elin, żeby z nią porozmawiać, bo mamy, tak jak już mówiłam... Wreszcie udało się odwrócić inwersję tego plugawego rytuału. Okej. Za chwilę będziesz świadkiem mocy pradawnej, śmiertelniku. Może mógłbym jakoś pomóc. Czemu nie? Ja zniszczę moc rytuału, a ty pozbądź się tego nekromanty. Zaczynam inkantację. Es winar vital, michen dne. Nintham, lukhar, mamhar, utcher, chato. Nadszedł znaczy twój czas, pomyślcie Beliara. Za chwilę zjem twoje czarne serce razem z wątrobą. Zabij go, mój pieszczoszki, jeśli zdołasz. Schowaj. Typie, ty se chyba żartujesz. 400 za ciebie expa, sporo miałeś rzeczy. Moneta, wyciąg, pierścień maga 1. Okej, okay. Ja go rozumiem, muszę dobić. Wredny mag. Diego Mix, co? Diego Mi... czy Diego Mir? Diego Mir, dobra. Zadowolona? Znalazłem wszystkie części klucza. Zabiłem każdego ze strażników. Zadziwiasz mnie, śmiertelniku. Byłam pewna, że jeszcze nigdy nie zobaczę. Najwidoczniej Innos ma wobec ciebie inne plany. A teraz uwolnię moc daną mi od Pana Ognia. Oto kryształ. Dziękuję ci, pani. Wróć tutaj jeszcze. Nie wiem dlaczego, ale chyba cię polubiłam. No i jest duża szansa, że wrócimy. Ostrokieł miał w sobie kły, monetkę i 4 sztuki mięsa. Dobrze. Dobra. Ostrokieł, tam jest jeszcze to drugie coś. Jak my stoimy z tym? Droga 7 kroków. Tak, wyznaliśmy Alin prawdę, teleport to mamy, pradawni. Dobra, widzę, że jest po sprawie, jeżeli o to chodzi. To co? Ten teleport, no powinien być w teleportach, rozumiem. A, mam teraz 2 wyciągi życia. Dobra. Pocałunek smoka to nie. Zmniejszenie trolla. Kryształ od Aelin. Dobra. Lecimy, moi drodzy. Nic już nas tutaj nie czeka. Możemy tutaj wrócić w każdej chwili. Widzę, że jeszcze musimy pokonać trochę szkieletów. Okej, okay, ale może nie 2 naraz, co? Wow, bo ja nie widzę nic. Trafię cię? Co tu się dzieje w tym miejscu? Dobra, widzę, że muszę się trochę... Okej, okay, gdzie jesteś? No, Bezi! Co jest? No bo ja tu ja pierdzielę! Co jest grane?
Nareszcie. No, kurna. Ja pierdzielę, nie? Pomału. Powolutku, pomalutku. Damy sobie jakoś radę, chyba. A mogę gdzieś tutaj wejść, się, nie wiem, napić czegoś? Szybko się napijmy. Jak na zombiaki, to jesteście całkiem szybkie, trzeba przyznać. Dobra, bo ja znowu nic nie widzę. Czemu one atakują całą grupą? Dobra, musimy troszeczkę ostrożniej. Próbują mnie otoczyć, paskudy. No. W ogóle bardzo tutaj coś gra zaczęła przycinać, nie podoba mi się to. Dobra, bo tam jeden już nie miał praktycznie HP. Dobra, tamci się zblokowali. Jeden na drugim. Tamten też już nie ma praktycznie HP. No, ale się dałam teraz dziabnąć bez sensu. No nareszcie, super. Czy warto coś z nich zbierać? Co wy macie? Aha, to katy to mają te. Szkielety. Dobra. Jednego gdzieś tu rozwaliłam. Olbrzymi szkielet? O! Nie. Dobra, nie wiem. Whatever. Przechodzimy przez teleport. Nie będę się, wiecie... O, poziomka, witam. O, jesteśmy u pradawnych. Wow, no nareszcie, świetnie. I teraz tak, jesteśmy przy Flatnagu. I dostałam komentarz od jednego z was, chyba od druida, że... Powinnam z Algiornem, czy jak on ma na imię, Jezus, tym na A dupkiem porozmawiać. Algirionem właśnie. Na ten temat. Mam pytanie dotyczące Flatnaga. Znowu marnujesz mi czas. No dobra. O co chodzi tym razem? Ten cały Flatnag twierdził, że mam nieczyste myśli i kierują mną złe intencje. Więc zapewne ma rację. Przecież ja chcę pomóc, do cholery. Co mam zrobić, żebyście mi uwierzyli? To proste. Udowodnij mu, że twoje intencje są szczere. A serce nie zatrute jadem Beliara. Ale jak mam to zrobić? Nie mogę myśleć do ciebie za każdym razem, kiedy napotkasz jakiś problem. Jeżeli nic nie potrafisz wymyślić, to improwizuj. Czy ten Flatnag zawsze jest tak nieufny? Odkąd go znam, to zawsze wszędzie wietrzył spiskową teorię świata. Ale jego lęki i obawy nasiliły się, kiedy zdradził nas Uriel. Oni obydwaj byli jak bracia. Razem trafili do bractwa, razem się uczyli, razem walczyli z nieprzyjaciółmi i razem płakali po poległych przyjaciołach. Kiedy Uriel oszalał i poddał się wpływowi Beliara, coś we Flatnagu pękło. Wraz z odejściem i zdradą Uriziela marła też cząstka Flatnaga. Musisz go zrozumieć, Świętynko. On bardzo cierpi. Jestem też pewien, że obwinia siebie za to, co przydarzyło się Urizielowi. Może to jest właśnie klucz do jego zaufania. Być może, Świętynko. Być może. Ja na twoim miejscu doszedłbym do podobnych konkluzji. Chyba zaczynasz właśnie improwizować. Dziękuję, naprawdę bardzo mi pomogłeś. Pójdę porozmawiać z Flatnagiem, może zdołam go jakoś do siebie przekonać. Powodzenia, chłopcze. Bo na pewno będziesz go potrzebował. Odejdź w pokoju, Świetlniku. Okej, zrobimy sobie F5 i chodźmy w takim razie do niego. Okazuje się, że te kryształy ogólnie mogłabym sobie zabrać, bo chyba ich wreszcie nie wzięłam tutaj z tego miejsca. Wygląda na to, że nie i no z tego co wiem, on nas nie będzie bił za to. Kryształ czasu. A to?
przyzwanie Paladena i Losa. Podobno się przydaje ten kryształ. Tu jeszcze jakaś broń leży. Czy te bronie są do podniesienia? Wyglądają jakby nie były, więc chyba nie są. Dobra, Flatnag. Chciałbym z tobą jeszcze raz porozmawiać. A niby o czym taki podstępny robal jak ty mógłby rozmawiać z jednym zdradą? Podobno musimy troszeczkę tutaj ogarnąć sprawę w inny sposób. Czyli właśnie takimi dziwnymi zdaniami mówić. Wiara w przyjaciół czasami przyćmiewa prawdę o nich. Ty, dlaczego to powiedziałeś, śmiertelniku? Ja też poznałem gorzki smak zdrady. Pierwszy raz dostrzegłem w tych słowach ziarnko prawdy. Może jednak źle cię osądziłem, śmiertelniku. Powiedz mi, dlaczego chcesz nam pomóc? Ja pragnę jedynie wolności. Twoje słowa są szczere, śmiertelna istoto. Wyczułem w nich ból i cierpienie. Tyle ból. Kiedy Orizir odszedł, nie mogłem w to uwierzyć. Posądziłem moich braci o kłamstwo i zdradę. Cóż za ironia. Ja posądziłem o zdradę tych, którzy przelewali krew w walce ze zdrajcą. Od tamtej chwili nie mogę bez odrazy spojrzeć na swoje odbicie. Słowa czasami ranią mocniej niż rozżarzona stal. Pomogłeś mi, śmiertelniku. Pomogłeś mi swoim milczeniem. Uszanowałeś mój ból i cierpienie. A teraz weź ten klejnot i odejdź. Muszę wiele przemyśleć. Okej, dostałam od niego jakiś klejnot. Ciężko będzie ogarnąć, co to za klejnot, bo mam ich tyle, że kurna, się tak nie da. Dobra, czy my mamy z kimś... Aha, wiem, mieliśmy iść do Shergara. Dobra, już pamiętam. A czy Algirion coś jeszcze ode mnie chce? Jakieś, nie wiem, info, coś? Nie, dobra. Czyli tutaj mamy sprawę załatwioną. Z Kenudzem na razie nie porozmawiamy. Zostało nam parę osób, ale najpierw Shergar. Który powinien chyba być tu. A nie, to jest Balayaret. Shergar. Przysyła mnie Eline. Nie. Wykazałeś się nie tylko prawdomównością, ale i odwagą mówiąc jej o zdradzie Balayarete. Balayarete kazał ci zabić ogniem miasta. W ten sposób miałeś zdobyć jego szacunek. Takie były jego słowa. Podejrzewałem go o zdradę. Odkąd jego mistrz Uriziel opuścił naszą kongregację. Niestety nigdy nie zdołałem zdobyć wystarczających dowodów. Balayarate zawsze był niezwykle ostrożny. Aż do teraz. Najwidoczniej wciąż łączy go mentalna więź z jego mistrzem. Z tego wynika, że Urizielowi bardzo się do czegoś śpieszy. Niestety, nie mogę powiedzieć ci nic więcej. Mimo iż pokazałeś, żeś jest godzien zaufania. To taki jest nakaz Helfuda. Mogę ci tylko zdradzić, że krew ognioniowcy jest niemalże bezcenną ingrediencją, a w połączeniu z pewnym skradzionym nam przez Uriziela reliktem może zapoczątkować prawdziwą lawinę zła. Pójdź do Algiriona, on da ci kolejne instrukcje. Swoim czynem śmiertelniku dowiodłeś, że Helfud trafnie cię ocenić. Kiedy zgłębisz już tajemnicę ścieżki, to wróć do mnie, złożę ci pewną propozycję. A teraz bywa, i niech Innos nad tobą czuwa. Siła i honor, wojowniku. Okej, siła i honor. A czy z Kanem mogę coś porozmawiać? Tylko was. Nie, dobra, no na razie nic ode mnie nie chcę. No dobrze, więc tak, do Algiriona. Znowu. Czyli rozumiem, że na razie... No w sumie i tak nie mam nic dla Balayarete. Dobra. Algirion? Przybyłem tu z polecenia Shergara. Wiem już o wszystkim. Jesteś tu od niedawna, a zrobiłeś więcej zamieszania niż Eline i jej pieszczotki.
Naprawdę nieźle. Oczywiście jak na śmiertelnika. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Pójdziesz do Pradanaga i odbierzesz od niego separowaną filtrą krwi. Balayard nie połapie się, że to nie jest prawdziwa krew. Ten łódź jest pewien, że po otrzymaniu krwi zdrajca natychmiast teleportuje się do swojego mistrza. Nikt mu w tym nie może przeszkodzić. Zrozumiałeś? Jestem skazańcem, ale nie idiotą. To świetnie. Super. Idź do Pradanaga i powiedz mu te dwa słowa. Orzeł wylądował. Ale po co? Przecież potraficie przekazywać myśli telepatycznie. Słuszna uwaga. Niestety, Pradanag i Uliziel byli kiedyś połączeni silną więzią emocjonalną. Knut obawia się, że gdyby ktoś spróbował telepatycznie porozumieć się z Pradanagiem, to przekaz mógłby także dotrzeć do Uliziela. Nawet bez wiedzy Pradanaga. A tego wolelibyśmy uniknąć. Musimy więc skorzystać z metod konwencjonalnych. Pamiętaj, orzeł wylądował. Bez obaw, zapamiętam to. Swoim czynem dowiodłeś, żeś więcej wart niż na początku myślałem. A na postaram się już więcej nikogo nie oceniać po wyglądzie i po tym, jakie wywiera pierwsze wrażenie. Jeżeli o mnie chodzi, to masz moje poparcie. Bywaj, śmiertelniku. Odejdź w pokoju. Dobra, dobra. Fajne hasło. Orzeł wylądował. Pozdrawiam. To brzmi tak tandetnie, nie? Czy tylko dla mnie to brzmi jak tandeta totalna? Nie wiem. Zło czai się wszędzie. Mroczne cienie spowijają każdego z nas. Coś mówiłeś? Bo nie rozmyślałem. Orzeł wylądował. Algirion powiedział... Aha, zapewne chodzi ci o tę ampułkę. Tylko nie rozbij tego specyfiku. Mikstura zawiera feromony samco-ostrogo, więc samica i Eline mogłyby... Może jednak oszczędź mi szczegółów. Dzięki za pomoc. Zdrada to boski bilcz na ludzi ze słabą wolą i zbyt silną wiarą we własne możliwości. Pamiętaj, śmiertelniku, że ogień Innosa oczyszcza lepiej niż woda życia, a śmierć daje ukojenie każdej umęczonej duszy. Tak, niech ci będzie. On chyba naprawdę postradał rozum. Co ty tam bełkoczesz? Nic takiego. Niech Innos będzie z tobą, bo chyba przyda ci się to bardziej niż komuś innemu. Dobra, widzę, że Bezi się robi nam bezczelny. Jakby to było coś dziwnego w ogóle, nie? Dobra, to co? To tak, oddajemy tą fiolkę. Zapiszemy się przed tym, bo podobno lubi się to bagować czasami, więc no nie chcemy, żeby się to nam zbagowało. Dobra, on tutaj jest. Także robimy zapis. I spróbujmy zadziałać. Wróciłeś w jednym kawałku. I jak widzę masz to, o co cię prosił. Skoro zabiłeś bestię, to musiałeś też posiąść wiedzę o dotyku Beliara. Tak, znam historię tego młota. Oto krew potwora. W końcu mam to, czego pragnie mój mistrz. Pomogłeś mi, więc nie zabiję cię, głupcze. Wystarczy mi świadomość twojej naiwności. Bywaj śmiertelna istoto. Być może, że jeszcze się spotkamy. Dam ci wtedy wybór. Ciekawe, jaką podążysz ścieżką. Potęgi czy słabości? Aha, kiedy już będziesz na powierzchni, to możesz mnie poszukać. Weź ten klucz. Być może w ten sposób wypełnisz swoje przeznaczenie. I pamiętaj, przyjacielu, że śmierć jest dopiero początkiem zasługi. Okej, widzę, że się wyteleportował. I teraz tak, spróbujemy pogadać z innymi ludźmi. Dobra, tutaj... Nic, Szergar chyba poszedł gdzieś indziej. Ale no, Balayard łyknął haczyk. Dobra. Tutaj jest ktoś, na przykład Szergar? Widzę, że oni się zebrali chyba. Gdzieś tam w głównej tej komnacie może, nie? Nie wiem. Tutaj może, do Fladnaga.
No, nie. Nie wiem, do Algiriona. Najgorsze to, że mi Shergar gdzieś zniknął. W sumie do Shergara to ja mogłam iść, no nie? A czy Kenwood, on będzie chciał ze mną rozmawiać, czy jeszcze? Skąd masz ten przeklęty młot? Oddaj mi to natychmiast. Naprawdę? Udało mi się zdobyć zaufanie twoich pobratymców, wielki mistrzu. Czy teraz jestem godzien tego, abyś mnie wysłuchał? Każdy im skalany zdradą i złem może wystąpić chwał i nosa. Swoimi czynami dowiodłeś, że się tu bardziej niż godzin wypowienia łaski nosa. Walcząc z Shergarem, dowiodłeś swego męstwa i pozostawiłeś chwał znaków w ścieżce wojownika. Dostrzegając w szaleństwie Vladnaka iskrę zrozumienia, wywołałeś burzę uchłonień, która nam się trochę wyczyściła jego łęczową duszę. Pomagając Elinę dostrzec prawdę, na powrót przywróciłeś jej radość życia. Postępując godnie i uczciwie, zjednałeś sobie przychylność pierwszego arcymaga. Szacunek Kama także zdobyłeś, choć metodę przemilczał. Przejrzałeś też niemiecne zamiary Valaireta, ucznia samego Uriziela. Dzięki tobie czarny rytuał mając splugawić jedną z naszych relikwii zakończy się bardzo niespodziewanie dla sługów Beliara. Jak już rzekłem, swoimi czynami udowodniłeś, że jesteś bardziej niż godzien, aby dostąpić zaszczytu poznania naszych tajemnic. Ale droga przed tobą jeszcze daleka. Zdołałeś przekonać moich pobratymców. Pamiętaj jednak, że ostateczne zdanie zawsze należy do mnie. To ja jestem wielkim mistrzem konsekracji. To ja jestem ostatnim płomieniem zagłady, który strawi pochłonie wszystkich nieprzyjaciół Pana Ognia. To ja jestem mieczem przeznaczenia, wykutym w ogniu wieczności. Od teraz będziesz wykonywał moje polecenie. Jednak najpierw musisz znaleźć wśród nas mistrza, który poprowadzi cię krętą ścieżką przeznaczenia, a także weźmie pełną odpowiedzialność za twoje czyny. Wróć do mnie, jak będziesz gotów, aby stawić czoła kolejnej próby. Niech ogień i nosa zawsze rozświetla tą drogę. Okej, okay, mamy sobie wybrać mistrza, tak? No to rozumiem, że Shergar jest wojownikiem, Algirion jest magiem, Khan nie mam pojęcia kim jest, no Eliner raczej nie bierzemy pod uwagę. Natomiast no Shergara powinniśmy chyba, nie? Ewentualnie Khana możemy spróbować. Khan? Nie. Shergar. Kenus polecił mi poszukać wśród was nauczyciela i przewodnika. Czy zaszczycisz mnie i zostaniesz moim mistrzem? To ja jestem zaszczycony twoim wyborem. Jak już rzekłem, kiedy uczeń jest gotowy, to pojawia się mistrz. Być może już nadszedł ten czas. Musisz jednak wiedzieć, że moja ścieżka jest ścieżką wojownika. Nie nauczy cię istoty magii. Nie posiądziesz też wiedzy zaklinacza kryształu. Mogę cię jednak nauczyć wiele o prawdziwej walce. Pokażę ci, jak możesz opanować emocje, zwiększyć swoją sprawność fizyczną i odporność. Wybierz, ale pamiętaj, że tylko raz możesz wybrać swego mistrza. No oczywiście będziemy brali Shergara. Bądź moim mistrzem, taki jest mój wybór. Będzie tak, jak rzekł. Od tej chwili łącz na więź. Silniejsza niż życie czy śmierć. Dokonując tego wyboru, stałeś się jednym z nas. Pamiętaj jednak, że życie w naszej kongregacji to nieustający obowiązek i powinność wobec Innosa. Nigdy o tym nie zapomnę, mistrzu.
Przyjmij więc ten miecz jako symbol twojego oddania Innosowi i naszemu zakonowi. Przysięgam, że nigdy nie splamię tego ostrza krwią niewinnych. Przyrzekam też, że zawsze będę walczył z ogniem Innosa w sercu. Jesteś więc gotów, aby sprostać kolejnej próbie. Pójdź więc do Kel'Thuzza. Od teraz ty i ja stanowimy jeden. Weź ten amulet. To najcenniejszy skarb, jaki mogę ci podarować. Nigdy się z nim nie rozstawałem. Ja pierdzielę. Ty uczysz tylko dwuręcznej? Okej, okay, uczysz też jedno. Jest. Dobra. Siła i honor, poczekaj. Siła i honor musi poczekać. To co, dajemy sobie więcej? Punktu umiejętności mamy 40, więc możemy sobie dać plus 5 i plus 5. I musimy teraz poczekać na nowy poziom, jak my teraz mamy. 69%. No to już ładnie. Ale dalej mamy szermierza. Ale i tak jest już fajnie. Szergard, tylko mnie nie bi. Dobra? Co ty robisz? No, ale mu pokazałeś! Że co? Ale... Lepiej się do tego nie mieszać. Ja nic nie zrobiłam. Chciałam sobie tylko broń założyć. Okej, rozumiem, że to taki trening zaskoczenia. Co to było? Okej, dobra, sprawdzał mnie, jak se radzę. Jak widać, gównianie sobie radzę. Co tam? Ja chciałam sobie tylko broń założyć. Ostrze chwały. Okej, jak widzieliście, Szergar postanowił mnie wpierdzielić, a poza tym to, no, ten tego. Nie mamy już tego młota, bo Mikenuc go zabrał. W sumie niepotrzebne nam, bo ognionoścy i tak nie będziemy zabijać. Także no, ale natomiast z Kenudzem musimy porozmawiać. Udało mi się znaleźć wśród pradawnych mistrza i przewodnika. Co teraz mam uczynić? Widzę, że wybrałeś drogę miecza. Pamiętaj jednak, że każdy miecz ma dwa ostrza i że jednym z nich możesz starać się właśnie ty. W rzeczy samej zostałeś przyjęty do naszej społeczności. Pamiętaj jednak, że teraz za twoje uczynki odpowie także twój mentor. Skoro moi pobratymcy obdarzyli się najwyższym zaufaniem, to teraz nadeszła moja kolej na obarczenie cię próbą. Ale najpierw chciałbym wypróbować twoją wiedzą i istotę pojmowania zagadnień niekoniecznie oczywistych. Jestem na twoje rozkazy, wielki mistrzu. Wiem o tym. Ale dobrze, że sam też zdajesz sobie z tego sprawę. Zadam ci teraz kilka pytań i zależno od ciebie poprawności twojego odpowiedzi. Poddam cię kolejnej próbie. Pamiętaj jednak, że będziesz miał tylko jedną szansę na podanie satysfakcjonujących mnie odpowiedzi. Okej. Jestem gotów na kolejne wyzwanie, wielki mistrz. Dobrze. Rozpocznijmy kolejną próbę. Zadam ci kilka pytań, a ty instynktownie odpowiesz tak, jak odpowiada ci serce. Oto pierwszy z nich towarzyszył ci w każdej chwili twojego życia, choć rzadko mnie dostrzegasz. Noc mnie zabija, ale ja nigdy cię nie opuszczę. Jaka jest odpowiedź? Prawda, sen, cień, oddech, śmierć. No, cień. Mamy go cały czas. Widać go tylko za dnia, ale w nocy, mimo że go nie widać, to dalej z nami jest. Odpowiedź brzmi cień. Bardzo dobrze. I dotknął te słowa obie prawdy. Zadam ci już kolejny pytanie. No rusz się! Chcę przejść! Okej, okay, Kenuc. Widzę, że masz jakiś problem ze sobą chyba. Jestem początkiem końca i końcem początku. Jestem mądrą i ostateczną prawdą. Jaka jest odpowiedź? Sen, śmierć, oddech, nienawiść, cień. Śmierć. Mówiliśmy, że śmierć jest początkiem końca, ale i też jakby nowym początkiem. Odpowiedź brzmi śmierć. Bardzo dobrze, Innos ponownie natchnął twoje słowa prawdą. Teraz zadam ci ostatnie pytanie.
Wow. No, czemu ty tak łazisz? Kiedy się obudzę, wraz ze mną powracają twoje lęki. Otulam każdego, kto mnie znajdzie. Jaka jest odpowiedź? Powietrze. Tam było coś o lękach. Śmierć. Śmierć już była, raczej się to nie powtarza. Nie pamięć, nie. Woda, nie. Albo powietrze, albo mrok. No ale skoro tam było coś mowa o strachu... Odpowiedź brzmi mrok. Wspaniale. Dotrwałeś do końca tego mądrości. Wow. Postanowiłeś kolejny krok na drodze wiodącej ku ukrytej prawdzie. Jesteś już gotów na kolejną próbę. Możesz jednak chwilę odpocząć i iść do swojego mistrza. Jestem pewien, że ma ci coś do powiedzenia. Okej, do mistrza, tak? No to idziemy do mistrza. Moment. Czy ja mogę to coś podnieść? O kurna, co ja mogę z tym robić? O, poziomka tu w ogóle w środku. Tylko wybraniec może użyć kryształu wieczności. O co chodzi z kryształem wieczności, co? Czy ja widziałam kolce na górze? Tak. Widzę, że fajnie. Dobra, do Shergara, tak? No Shergar powinien być raczej tam, gdzie zawsze. Jesteś tutaj? Chyba jesteś, jesteś. Dobra, F5 i Shergar. Co tam chciałeś ode mnie? Kenuth powiedział mi mistrzu, że masz mi coś ważnego do przekazania. Twoje kolejne wyzwanie znajduje się na powierzchni. Kenuth da ci wkrótce pozwolenie na opuszczenie naszej świątyni. Jak już wiesz, nikt z nas nie może wyjść na powierzchnię. Taka jest wola Kenutha. I nawet jeżeli nie wszyscy się z tym zgadzają, to tak musi być. Posłuszeństwo i zaufanie najlepiej spaja. Po zdradzie Uryziela musimy być bardzo ostrożni. O co chcesz mnie prosić, mistrzu? Wiele wieków temu na powierzchni były organizowane walki gladiatorów. Najlepsi wojownicy z całej wyspy spotykali się na arenie Wiecznego Ognia. Miejsce to wciąż istnieje i z tego co wiem, wciąż są tam prowadzone walki. Przed wiekami wiele razy zwyciężałem na tej właśnie arenie. I jako jedyny nigdy nie pozbawiłem swojego przeciwnika życia. Arena sama nagradzała zwycięstwo pewnym potężnym artefaktem. Jest nim kryształ zwycięstwa. Jednak dla mnie ma on znaczenie szczególne. Trudno ubrać uczucia w słowa, więc nie będę nawet próbował. Ten kryształ jest dla mnie bardzo ważny. Gdybym mógł, jeszcze raz stanąłbym do walki na arenie. Niestety nikt z nas nie może opuścić świątyni. Możesz być pewien, mistrzu, że odzyskasz ten kryształ. Stanę do walki na arenie i zdobędę to wspaniałe trofeum dla ciebie. Będę ci bardziej niż wdzięczny. Nie spodziewaj się jednak nagrody za swój czyn. Będzie to dla ciebie lekcja pokory, a dla mnie ostatecznie potwierdzenie słuszności podjętej wcześniej decyzji. Walcz z godnością i honorem wojownika. Przyjmij także ten kryształ. Na pewno zrobisz z niego dobry użytek. Okej, tylko fajnie, że ja mam już ten kryształ. I teraz tak, bo powinniśmy chyba iść do Kenudza, żeby nam powiedział, że możemy opuścić świątynię i w teorii wyjść i wrócić tutaj. Bo boję się, że coś się zbaguje i przez to, że ja już go mam, bo już ogarnęliśmy tą arenę, to że coś po prostu będzie nie tak. Także spróbujmy do Kenudza iść, żeby wydał rozkaz, że możemy stąd wyjść. Bo to chyba tak działa. Jestem już gotów do kolejnej próby, wielki mistrzu. Dobrze, że najpierw porozmawiałeś ze swoim mistrzem. Nasze cele są zbieżne. Aby nie marnować bezcennego czasu, od razu przejdę do setna zadania. Magowie wody z nowego obozu gromadzą ogromne zasoby magicznej rudy. No i? Jestem niemalże pewien, że ich prawdziwy cel jest nieco odmienny od tego, co mówią głośno. Ale oni gromadzą rudę po to, aby wydostać się z kolonii. Zdaje się, że chcą przeprowadzić jakiś rytuał mający zniszczyć barierę. Obawiam się, że to nie jest prawdą. Każdy szanujący się mag musi zdawać sobie sprawę z tego, że żaden rytuał nie zdoła zniszczyć tak potężnej bariery. A przynajmniej do czasu, kiedy nie zostanie zniszczone jej źródło.
ale o tym porozmawiamy później. Po tej żywakowie mowy mają inny cel. Twoim zadaniem będzie zgłębić tę tajemnicę. Musisz jednak poprzeć tę wiedzą niepodważalnymi dowodami. Ale dlaczego tak bardzo chcesz, wielki mistrzu, poznać tajemnicę magów wody? Ponieważ nieudany eksperyment z taką ogromną ilością rudy może wywołać prawdziwą lawinę nieszczęść. Słyszałeś o czymś takim jak ognisty deszcz? Tak, to bardzo potężne zaklęcie obszarowe. Niekontrolowana eksplozja tak ogromnego kruca rudy połączona z akceleracją mocy bariery może wywołać magiczną burzę, która jest tysiąckroć bardziej destrukcyjna niż ognisty deszcz. Czy teraz rozumiesz moje obawy? Tak, wielki mistrzu. Chcę się upewnić, że magowie wody wiedzą, co czynią. Jeżeli tak nie jest, to przeprowadzimy nam sabotaż, aby przeciwdziałać katastrofie. Ruszaj więc. Strażnik portalu, pozwolić przejść. Jednak na wypełnienie zadania masz tylko 7 dni. Nie stać nas na większą zwłokę. O kurde. Czekają na ciebie jeszcze 2 próby, a nieprzyjaciel wciąż rośnie w siłę. Spiesz się z nierynku. I pamiętaj, że wszystko co robisz, robisz uchwale i noc. Kurna, 7 dni? To brzmi tragicznie. Dobra. No rusz się! Jezu, już, dobra. Okej, 7 dni, tak? Dobra, pierwsze co robimy, to idziemy do Shergara. Ja mu oddam ten kryształ. Skoro mamy inne zadanie od Kenudza, no to i tak możemy stąd wyjść i tak. Więc Shergar może otrzymać ten kryształ. Nie będzie to raczej żaden problem, ani kłopot. Shergar? Zdobyłem kryształ zwycięstw. Udowodniłeś więc, że jesteś wspaniałym wojownikiem, ale czy jesteś gotów, aby mi go oddać? Dałem słowo. Gdyby ktoś inny zadał mi takie pytanie, to musiałby posmakować mojego miecza. Twoje słowa świadczą o trafności mojego wyboru. Wraz z tym klejnotem wróciły stare wspomnienia. A nawet coś więcej. Czy dobrze się czujesz, mistrzu? Tak. To tylko nostalgia. Weź proszę ten kryształ jako podziękowanie za twój trud. Jego moc doda ci sił w walce z naszymi nieprzyjaciółmi. Możesz mnie czegoś nauczyć, mistrzu? Mogę ci pokazać. Okej, czyli on jest moim nauczycielem od wszystkiego teraz. Fajnie. Czy oni mają jakieś łóżko w tym miejscu? Wydaje mi się, że niezbyt. Bo kurde, nie chcę stąd wychodzić jakby... Wiecie... Chociaż kurde, my teraz nie powinniśmy w ogóle spać chyba. Która jest godzina? Kurna, no jak się prześpię, to będę miała jeszcze mniej dni. Dobra. Ja mam jakieś kryształy. Przyzwanie paladyna, zmniejszenie trolla. Dobra, to możemy odczepić. Dziwny kryształ też. Armia upadłych. Co ja za kryształy podostawałam? Pozostałe. Patrzymy wszystkie, które mamy. Muzyczny kryształ. Pieczęć. Otwory. A to na te kryształy. Możemy sobie zaklnąć je. Pieczęć wody. Wow. I gdzie mi to teraz zniknęło? Dalej. Pieczęć wiatru. Ziemi. Dobra, i na razie nic nie zrobimy. Kryształ potęgi. Dobra, F5 sobie zrobię. Spróbujmy go użyć. Siła plus 10, okej. Okay. Kryształ rezurekcji. Ten pulsujący kryształ wprost emanuje jakąś pradawną energią. Regeneracja many i punktów życia. Runiczny kryształ. Kryształ wieczności. Regeneracja many. Aha, dobra, rozumiem. Mogę ich używać, żeby się leczyć. Dobra. Moja IQ. Już wszystko działa mi w głowie. Dobra. Okej, czyli my się musimy teraz stąd wydostać. Teraz pytanie, po której stronie przełącznik mnie nie zabije, bo to też jest jeszcze taka sprawa, że...
po której zapewne spadnie mi krata na głowę. Albo nie. To było dziwne. No. Okej, czyli tam powinnam zginąć, a jednak przeżyłam. Okej, fajnie. To wiecie co, zrobię sobie zapis. Może nie tu, ale tutaj na przykład. No i co? I lecimy dalej w takim razie. Tutaj mamy strażnika portalu. Ken Uz pozwoli ci przejść przez portal, śmiertelniku. Niech Inos strzeże cię przed mrokiem Beliara. Ten kryształ pozwoli ci wejść w portal prowadzący na powierzchnię. Dziękuję, strażniku. Okej, dobra. Gdzie jesteśmy? Okej, jesteśmy w tym miejscu, dobra. Czyli się rozumiem, musimy cofnąć. Gdzie nas wyrzuci? No, gro, dawaj. Okej, jesteśmy tutaj. I rozumiem, że stąd się możemy normalnie wyteleportować. Ale wiecie, co bym chciała zobaczyć? Tak stricte po prostu ciekawostkę. Czy jeżeli ja bym sobie przeszła przez tą ścianę kodami, to my wyjdziemy od tej strony, gdzie ten kryształ znaleźliśmy? Oh my god, tak nie miało być. Jak najbardziej, czyli to jest ta sama ściana. Ciekawe bardzo. Wow, dobra, interesująca sprawa. Także co, możemy się stąd przeteleportować, no to wypadałoby iść do magów wody, skoro mamy to zadanie ogarnąć. Do magów wody. Gdzie mam teleport do tych imbecyli? Magowie wody. Ej, skąd ja mam tyle many? 35 many mam nagle. Cześć, Saturas. Witaj. Obyś wrócił cały i zdrowy. Okej, czyli rozumiem, że ja muszę sobie wejść tutaj. Czy wy mnie nie będziecie bić? Nie mam pojęcia. Ale wygląda na to, że muszę zejść do tego kopca i wybadać sprawę tu. Okej, tu mogę zejść. Raczej nie zginęłam. Ciemno jak w dupie. No i tutaj jest skrzynka. Zamknięta na wytrych. Lewo, lewo, lewo. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 prawo, lewo. Trzy razy w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Dobra. Wyciąg magicznej energii. 5 woreczków soli. 10 siarki. Prywatne zapiski Saturasa. 2000 bryłek. I eliksir zwinności. Do zręczności. To wiecie co, to łyknijmy sobie to. Siup. I co, mamy prywatne zapiski. To szukamy. Prywatne zapiski. Almanach. Prywatne zapiski Saturasa. Teleportacja. Jeżeli zdołamy bezbłędnie odszyfrować formułkę zaklęcia, to będziemy mogli w końcu teleportować się do Jarkendaru. Tam właśnie znajduje się potężne zło, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Taka jest wola Adanosa. Kopiec rudy wywoła wystarczająco potężną eksplozję magicznej energii. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, już wkrótce uwolnimy się z tej magicznej pułapki. Okej, no nie wiem, czy mnie to jakoś, nie wiem, pomaga mi to? Podejdźmy też jeszcze w stronę kopca rudy.
I zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze znajdę. Przy tym kopcu samym w sobie. Jest strażnik. Pewnie mnie nie przepuści do kopca, co? A to nie jest Torlov? Nie, zwykły najemnik. Widzę, że możemy sobie za darmo bryłek pozbierać trochę. Ładny ten kopczyk, fajnie. Dobra, tych bryłek pozwólcie, że nie będę zbierać. Chciałam tylko zobaczyć, czy coś tu można znaleźć, ale widzę, że nic z tych rzeczy. Okej, czyli moglibyśmy w sumie się udać z tym z powrotem do pradawnych, chyba. Tak mi się wydaje. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem, ale widzę, że akurat musimy kończyć odcinek. Tak się jakoś dziwnie stało, że mi grę wywaliło pod koniec. Dobra, więc co? Będę się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. W kolejnym odcinku postaramy się udać do Kanudza z powrotem z tymi zapiskami. Wydaje mi się, że to jest to, czego powinniśmy szukać i to, co jest dobrze, że znaleźliśmy akurat. Także jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do jakiegoś komentarza po sobie, do subskrypcji, a ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!